20% pokrycie obowiązującymi planami terenu gminy powoduje, że skuteczna ochrona ładu przestrzennego oraz wartości kulturowych jest utrudniona, a zarządzanie i gospodarowanie przestrzenią wymaga aktualizacji obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i tworzenia kolejnych planów miejscowych. Na liście zabytków nieruchomych Narodowego Instytutu Dziedzictwa w gminie Białogard znalazły się Gruszewo, ruina pałacu, początek XIX wieku, Laski, Park Dworski, połowa XIX wieku, Nawino, Park Dworski, początek XX wieku, Podwilcze, Kościół Ewangelicki pod wezwaniem świętego Marcina Biskupa, zespół pałacowy, pałac, 1895 rok, park, początek XIX wieku, Stanomino, Kościół Ewangelicki pod wezwaniem podwyższenia krzyża, park pałacowy, obiekt sanatoryjny, leśny, połowa XIX wieku, Nawino, Park Dworski, początek XX wieku. Park krajobrazowo-leśny o powierzchni 4 hektarów, położony na terenach należących do Nadleśnictwa Białogard i na gruntach stanowiących własność prywatną. Został założony przy neobarokowym dworku, wzorowany jest na stylu naturalistycznym. W parku występowała i występuje roślinność pochodzenia krajowego. Niektóre starsze drzewa, zwłaszcza dęby, mogą wskazywać na to, że w tym obszarze mógł znajdować się inny, nieistniejący już park. Park w Nawinie ma kształt nieregularnego prostokąta, przylegającego dłuższymi bokami od strony wschodniej do cieku wodnego, krótszymi bokami od strony północnej do pastwiska, od strony południowej do zabudowań dworu i podwórza. Przez park w kierunku z południa na północ ciągnęła się Aleja Grabowa. Na wschód przylegała do niej polanka trawiasta. W części południowo-wschodniej istnieje zabagniony stawek. W parku dominują drzewa liściaste, niewielka ilość iglastych. Na uwagę zasługują buk pospolity, dąb błotny, dąb bezszypułkowy, lipy drobnolistne, kasztanowiec, rdestowiec sachaliński, wiązy. Park jest jedyną częścią zieleni w najbliższej okolicy pozbawionej lasów. Posiada duże znaczenie wiatrochronne dla całej wsi. W parku znajdował się również cmentarz rodowy. Podwilcze. Początki historii budowy pałacu sięgają najprawdopodobniej drugiej połowy XIV wieku, kiedy to wieś została wymieniona po raz pierwszy jako rodowe gniazdo von Podewilsów. W 1890 roku Podwilcze nabył gospodarz wiejski Max von Hewald. Był on znany z działalności dobroczynnej na rzecz domu sierot w Lipsku. Tytuł barona otrzymał za zasługi dla tegoż domu. Nowy właściciel w celu pozyskania funduszy na zakup majątku sprzedał krótko przed 1890 rokiem grunty na peryferiach Berlina. Max von Hewald był inicjatorem przebudowy pałacu i z jego osobą należy wiązać nową, neogotycką szatę. Świadczą o tym inicjały MVH, znajdujące się na fasadzie pałacu. Ponadto wybudował on w 1900 roku dwuklasową szkołę wraz z mieszkaniem służbowym dla nauczyciela. W 1904 roku wzniósł gorzelnię oraz urząd podatkowy, a także wiele zabudowań gospodarskich. Zmarł 15 czerwca 1908 roku, a majątkiem do 1 listopada 1908 roku zarządzał administrator. Następnie Podwilcze stało się własnością rodziny Gustawa von Holzendorfa. Baron Max von Hewald w czasie swego gospodarowania w Podwilczu powiększył majątek o Rychowo i Zagórze, dlatego przeszły one również na własność von Holzendorfów. Gospodarowali oni na majątku do 1945 roku. W 1945 roku obiekt zajęło wojsko. Następnie pałac upaństwowiono wraz z majątkiem. Od 1954 roku znajdował się w nim dom dziecka. Nieco później pałac użytkowały Wojska Obrony Terytorialnej, a od 1972 roku zakłady górnicze w Polkowicach, które umieściły w pałacu kolonie letnie. Trudności finansowe użytkownika spowodowały przekazanie majątku w 1981 roku Urzędowi Gminnemu w Białogardzie. Ostatnia zmiana własnościowa nastąpiła w 1987 roku, kiedy to pałac zakupiła osoba prywatna. Kubatura obiektu to 8000 m3. Obecny stan pałacu nie wymaga komentarza.